przyjaciele. Ja nazywam się Artur Ceroński i mam taki przywilej służenia Bogu już jakiś czas, ale jestem tutaj u Was pierwszy raz, więc chciałem, żebyście troszkę lepiej mnie poznali, żebyście się czegoś więcej dowiedzieli o nas, co my robimy, jak my funkcjonujemy, dlaczego to robimy. Ja wierzę w to, że życie z Bogiem to jest życie bardzo praktyczne. Ja nie wierzę w teoretyczne życie z Bogiem. Nie znam teoretycznego życia z Bogiem, jest ono mi obce. Przez jakiś okres czasu byłem w religii i ta religia mnie faszerowała trucizną różnego rodzaju, ale o tym potem powiem jeszcze chwilkę. Natomiast wierząc w to, że życie z Bogiem jest praktyczne, mamy taki cel w życiu, żeby dopóki tu jesteśmy na ziemi, wprowadzić Królestwo Boże w maksymalną ilość miejsc, w jak największą przestrzeń, jaka jest tylko możliwa. Bo to jest taki cel. Chcemy, żeby jak najwięcej ludzi poszło do nieba, chcemy, żeby jak najwięcej ludzi doświadczyło Bożych cudów, żeby jak najwięcej ludzi zetknęło się z Bogiem. Czy oni Go przyjmą, czy nie, nie wiem. To jakby nie moja rola w tym, nie moje zadanie. Moją rolą, naszą rolą, rolą naszej służby jest to, żeby ludzie mogli dotknąć tego Boga. To jest nasz cel wszystkim. Dlatego też to robimy, co robimy. Też za chwilkę o tym więcej powiem. Ja nawróciłem się do Jezusa w 2001 roku w więzieniu, Agata kilka lat później. Wszedłem do Boga w sposób bardzo prosty, nie będąc w żadnej religii. Nikt mnie nie uczył, w jaki sposób mam, nikt mnie nie prowadził w modlitwie grzesznika, nikt mi nie kazał pewnych rzeczy robić, nikt mnie nie mówił, że Kościół katolicki jest gorszy niż jakiś Kościół, bo ja nawracałem się poza systemem myślowym Kościoła żadnego. Oczywiście głosiło mi Ewangelię dwóch ludzi. Jeden był zielonoświątkowcem, drugi był człowiekiem, który jest we wspólnocie zborów chrystusowych, czyli w tej społeczności chrześcijańskiej tak zwanej dzisiaj. Obydwaj ludzie byli w wieku mogli być moimi ojcami i mówili mi prosto Ewangelię. Nic skomplikowanego. Mówili mi o tym, że jest Bóg, bo w ogóle ja uważałem, że Boga nie ma, ale mówili, że jest Bóg, że On mnie kocha i że zależy Mu na mnie. No i tą Ewangelię oni mi głosili. I mówili, że umarł za moje grzechy, że wstał z martwych, czyli mówili mi to wszystko, co przez lata słyszałem w kościele katolickim. Moja mama była ultrakatoliczką, więc od małego byłem w tym systemie. I oni też mnie uświadomili, że Biblia jest czymś, co jest Bożym Słowem. To się od nich dowiedziałem. Nie będę gdzieś tam jakoś specjalnie tego opisywał. Generalnie ja trafiłem do więzienia po raz trzeci już wtedy, bo pierwszy raz siedziałem za morderstwo, drugi raz siedziałem za napad z bronią w ręku na kantor wymiany walut i po raz trzeci trafiłem do więzienia w 2001 roku za jakąś głupią bójkę. W ogóle nie mogłem z tego się wyłgać, nie mogłem z tego wyjść i zostałem 10 miesięcy, mając dużo pieniędzy, bo byłem bardzo bogatym przestępcą, miałem dużo pieniędzy, ale nie mogłem z tego wyjść, więc trafiam do więzienia, mimo adwokatów, mimo prawników i tam trafiam na te spotkania chrześcijańskie i tam też trafia Biblia w moje ręce. Jakby to wszystko składa się na pewien początek tego, że ja zaczynam szukać Boga, choć jeszcze nie wiem, że ja tego Boga szukam, ale szukam czegoś. Ja nie byłem z takich ludzi, którzy jak to się mówi, jak trwoga to do Boga, bo to nie było moje usposobienie. Byłem człowiekiem, który radził sobie w życiu. Ja byłem złodziejem, byłem dealerem narkotyków, produkowałem też narkotyki i byłem człowiekiem bardzo agresywnym i tak naprawdę nie uciekałem od tego życia jakby w ten sposób. Oczywiście bałem się jak każdy człowiek, bo nie ma człowieka, który się nie boi, ale nauczyłem się z tym lękiem żyć, więc nie szukałem potem Boga jako jakiegoś ratownika mojego. Tylko dla mnie to,
co ci ludzie mi mówili i co pisało w tej Biblii, to było absolutnie, absolutnie przeciwne temu, co ja w sobie miałem. Bo ja w sobie miałem coś takiego, że trzeba sobie radzić, tak? Trzeba sobie radzić w ogóle na tym świecie. No to sobie radzę. To sobie po prostu radzę. I nikt mi w tym nie pomoże. O, to była taka filozofia moja. To ja muszę sobie tak życie poustawiać, żeby sobie to życie przeżyć i to dobrze przeżyć. No i też w ten sposób ten lęk, który gdzieś tam w środku był, gdzieś tam zdławić i tak dalej. Więc to, co ja się dowiedziałem od tych ludzi, to, co oni mi mówili, to, co było napisane w tej książce, no to było dla mnie kontrowersyjne. Ale było z drugiej strony czymś, co mnie pociągało w jakimś sensie. To mnie pociągało. To było coś, co było nowe. A trzecia rzecz to była taka, że ja byłem na to strasznie wkurzony, na to całe zjawisko, bo oto dwóch starszych facetów w ogóle prezentuje coś, czego ja nie mam. Oni prezentują odwagę, którą ja muszę sobie produkować jakoś, a oni ją mają. Więcej, widzę dwóch wykształconych ludzi, bo obydwaj po studiach, ja gdzieś tylko po szkole podstawowej, dwóch poważnych facetów, normalnie funkcjonujących, nie będących jakimiś tam odpałami, i oni mi mówią, że to, co się nazywa religią dla mnie, tak, to jest żywa postać. Czyli mówią o tym Bogu żywym, jakby ten Bóg jest żywy. Więc to wszystko było dla mnie takie bardzo kontrowersyjne, bardzo wkurzające. Z drugiej strony, w jakimś sensie ja potrzebowałem tego, nie umiałem tego jeszcze nazwać. I to było tak, że ja zacząłem chodzić sobie w tym więzieniu na te spotkania z nimi i czytać tą Biblię, troszkę z przekorą czytać. Bardziej po to, żeby idąc na te spotkania później móc się z tymi ludźmi pokłócić. Może nie pokłócić, ale... Bo ja nic nie miałem do powiedzenia im. Wiecie, co mnie bardzo wkurzało? Że ja im nie mam nic do powiedzenia. Ja nie potrafiłem tych ludzi zagiąć. Ja nie umiałem im czegoś sprzedać takiego, co by oni wzięli w ogóle. Rozumiecie? Kurczę, my firmy zakładaliśmy, wyprowadzaliśmy ogromne pieniądze z banków, robiliśmy różne rzeczy, byliśmy w stanie oszukać różnych ludzi, mądrych, inteligentnych, wiecie, służby bezpieczeństwa, różne rzeczy, nie? A tutaj widzę dwóch gości, tak? Po 60, w ogóle normalni, spokojni, ok? I w ogóle mówią, że Bóg żyje. Wiecie, ja na początku myślałem, mówię, w związku z tym, że ja brałem dużo narkotyków kiedyś, dużo kokainy, ja uważałem, że ciągle mnie ktoś śledzi. Ja miałem manię przekładowczą. Zresztą też tak było, że nas śledzili, podsłuchiwali i tak dalej. Ja na początku myślałem, że oni są nasłani na mnie. No ale to szybko wywietrzało mi z głowy, że są nasłani, bo to mi się nie kleiło. To potem zacząłem z nimi rozmawiać, mówię, ile wam płacą za to? No nic nam nie płacą. Ja mówię, ale jak to nic? No to było, jak długo tu przychodzicie? Oni co sobota tam przychodzili. Mamy rok 2001. A oni mówią od 89 roku, jak otworzyli bramy więzień. Ja mówię, chcesz mi powiedzieć, że przychodzisz za free do więzienia w każdą sobotę, powiedzmy, tak? Od 89 roku? Ty nie masz życia osobistego w ogóle? To jak ty żyjesz? Wiesz, dla mnie to była ta czarna magia totalnie, co oni do mnie mówili. A więc to wszystko było takim naciskiem na mnie, że ja mówię, okej, to ja tą Biblię, którą mam, to ja teraz będę czytał, ja sobie z niej będę rozmawiał. Bo nie, wiecie, to ruszyło jakąś moją taką pychę wewnętrzną, nie? Że to nie będzie takiego czegoś, że ktoś mnie przegada. To nie będzie, że, wiecie, i ja zacząłem czytać tą Biblię, przeczytałem jedną Ewangelię, drugą, trzecią, i kiedy zacząłem czytać Ewangelię Jana i przeczytałem ten tekst, że tak Bóg pokochał świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To ja pamiętam, usiadłem na łóżku i przeze mnie przebiegła taka myśl, w ogóle mówię, Bóg jest. Jest Bóg. Wiecie, to była pierwsza świadomość, która powiedziała, jest Bóg. Nie wiem, jaki jest, nie wiem, co to jest, ale do tej pory uważałem, że Go nie ma. Wiesz, to było dla mnie rewolucyjne odkrycie. Ja pobiegłem na to spotkanie potem do nich i powiedziałem, że Bóg jest. A mówię, no. Odkrycie. List napisałem do Agaty. Z Agatą byłem od kiedy skończyła 15 lat.
List napisałem do nim, Agata. Bóg jest. Przyjechała na widzenie. Mówi do mnie, co debilu teraz mówi. Co teraz mówi, zrobisz? Wyjdziesz kościół, założysz. Teraz będziesz dopiero pieniądze wyłudzał, oszuście. Wszystko już ruszyłeś, tylko sfery religii jeszcze nie ruszyłeś, tak? Wiecie, ona mi nie wierzyła mi za grosz. Za grosz. Ona miała takie świadectwo mojego debilizmu życiowego, że po prostu. I wiecie, ja ją zastrzelić nawet chciałem. Ona widziała, co ja robiłem, jak ja się zachowywałem. W ogóle to, wiecie, bo to są różni ludzie, bo to czasami jak ktoś nie rozumie tego i myśli, że to porównasz sobie życie do jakiegoś tam życia, powiedzmy jakiegoś przestępcy, co chodzi gdzieś tam, pije wina i sklep okrada, to jest w ogóle niebo a ziemia. U nas w ogóle było coś innego. Ja miałem 100 tysięcy miesięcznie, nie wychodząc z domu. Ja produkowałem kilogramy amfetaminy. Wiecie, u nas była broń, u nas nasz syn, on od małego leżał pistolet z przykręconym tłumikiem na lodówce i my nie wychodziliśmy na dwór bez broni. Ja się nie poruszałem inaczej niż kilka osób, zawsze ze skortą, zawsze wie. Syn, jak wychodziliśmy, ja pamiętam kiedyś nie wziąłem broni, to syn mi przypominał, tato, a pistolet na muchy wziąłeś? Ja brałem pistolet z tłumikiem, ja w budę wózka wkładałem, wiecie, i syn na spacerówkę. To było takie życie, u nas na stole się bomby składało, wiecie, to jakby ona teraz widzi to. Widzi, i teraz ja do niej mówię, że Bóg jest. Biłem ją, wiecie, po prostu w ciąży była, to ją też biłem, w ogóle. I teraz ona ode mnie to słyszy. Ja do niej mówię, Agata, ja nie wiem dokładnie, o co chodzi. Ja nie wiem, co to jest Bóg, ale wiem jedno, że ja muszę zmienić swoje życie. Ja nie wiem, jak zmienić to życie. Bo to nie jest życie, proszę ciebie, że no, piłem i nie będę pił. Rozumiesz? To nie jest takie życie. No, czasami ludzie składają świadectwa, paliłem, rzuciłem palenie, wiesz, tutaj okej, okay. Tylko co tu się zabrać? Ja dnia nie przepracowałem w życiu, dnia. Uważałem pracę fizyczną za hańbę. W ogóle wiesz, co ja miałem w głowie. Zero wykształcenia, w ogóle zero szacunku dla człowieka. Ja nie miałem ani jednego kolegi normalnego. Ani jednego. Nie miałem szkoły skończonej, nie miałem w ogóle nic. Teraz zmienić życie, dwa, zmienić życie mentalne. Tak? Tu zmienić życie, bo tam okej, okay, przez wolę swoją to możesz zmienić różne rzeczy w swoim życiu. Okej? Okay? Bo to nie trzeba być nawróconym, żeby normalne życie zacząć prowadzić. Anonimowi alkoholicy doprowadzają do tego, że ludzie przestają chlać, tak? Idą do pracy i żyją. Tak? Terapeuci i tak dalej. My jesteśmy dzisiaj terapeutami zawodowymi. To ja wiem, o czym ja mówię, nawet z tej perspektywy, tak? Ale okej, ona w ogóle wyszła z tego widzenia, nie chciała ze mną gadać i mnie w tym stanie wywieźli do Sztumu, tam to pod granicę, nie, nad morze jak się jedzie. W ogóle w drugą stronę mnie wywieźli, 300 km niż ja mieszkam, człowieku. Wywieźli mnie do więzienia. Ja mam 10 miesięcy do odsiedzenia w ogóle, a już mam 5 odsiedziane. I 5 miesięcy do wyjścia w ogóle. I rzucają mnie do celi do chłopaka, który ma 7 lat do końca. On mówi do mnie tak, ile masz do końca? Ja mówię, no wychodzę w listopadzie. A on mówi, ale w którym roku? Bo to tak, tam się tak mówiło, na lata, no w którym roku? Tam, no rozumiesz, tam wyrokowcy siedzieli. A ja mówię, no w tym roku. A on mówi, to co ty tutaj robisz? Mówię, ja normalnie, według takiego prawa normalnego, kodeksu karnego wykonawczego, to mi powinien jakiś ośrodek zawieźć, gdzieś tam, rozumiesz, buraki pielić i... No bo to się z takimi wyrokami tak ludzi wywozi. A nie do ludzi, co mają lata więzienia do odsiedzenia. Pomijam, wychodzę na pierwszy spacer, wyszło nas ze 100 złodziei na ten spacer i słuchajcie, podchodzi do mnie człowiek, tak? A ja mam w głowie tylko jedną rzecz, że w ogóle Bóg jest, rozumiesz? I w ogóle tą grubą Biblię swoją w ogóle wiesz i w ogóle i życie mi się sypie, bo rozumiesz? Jak ty nie znasz Boga, to ty jakoś chcesz żyjeć. Ale jak ty się dowiadujesz, że On jest, a jeszcze Go nie poznałeś, tak? To ty masz kocioł w głowie. W ogóle jakiś szok jest. I podchodzi do mnie człowiek, i mówi do mnie tak, no skąd jesteś? Ja mówię, z Białęki przyjechałem. On mówi, ja z Łodzi jestem. I mówi, coś ci powiem. I mówi do mnie tak, czy ty wiesz, że ci Jezus kocha? Ja w ogóle wiesz. Pierwszy spacer. Ja. A ja sobie myślę, Matrix. Mówię do niego tak, znasz mnie? A on mówi, nie. Gdzieś tam 800 ludzi siedzi. Nie? On mówi, ale wiesz co, bo my tu takie spotkania mamy. Ja mówię, jakie spotkania macie? No takie tu przychodzi taki pastor, baptysta, ja nigdy nie słyszałem słowa pastor, bo tamci to mi w ogóle mówili, to oni w ogóle nie ruszyli. Jak ja się ich zapytałem, to oni mi powiedzieli, że jeden jest zielonoświątkowiec, drugi coś tam, a oni mi w ogóle nie chcieli mówić nic o kościołach żadnym. Typowi ewangeliści, wiesz, nie?
ja mówię, jaki pastor? Ja mówię, baptysta mówi do mnie. Ja mówię, a co to jest baptysta jeszcze w ogóle, nie? A on mówi do mnie, to mówi, nieważne, to się dowiesz, mówi, w piątki mamy spotkania, chcesz, to cię zapiszę. Słuchajcie, wracamy, siedzi w celi obok. W celi obok. Mówi, panie oddziały, pan poczeka. I mówi, tutaj koledze dam trochę książek, on mnie załadował, tyle książek mi dał. Dał mi jakieś płyty. Ten kościół siedział w celi ze mną, a on miał takiego jamnika, taki magnetofon z kompaktem tutaj. I on słuchał disco polo cały czas, silnie katował disco polo, człowieku. Ja w ogóle, tam człowieku disco polo, ja mówię, pierwszy cud, który przeżyłem, to był taki, że ja w atmosferze disco polo zacząłem żyć, bo ja w heavy metalu całe życie słuchałem, dlatego disco polo normalnie dla mnie, to było coś, jakby ktoś mi mózg nakłuwał, trzymała Jolka dywan uleżał w uszy, no to słuchał non stop, no ale i teraz jak on, ale on wychodził z tej celi i go nie było często, bo pół dnia, bo on tatuaże robił na świetlicy, ja zostawałem sam w tej celi, to mówię, okej, to ja wykorzystam tego jego jamnika i zacząłem słuchać tych rzeczy, co mnie dał ten z boku, ten recydywista. Ja pierwsze skazania jakieś słyszałem, jeszcze pamiętam z Gorzowa Wielkopolskiego, z jakiegoś tu kościoła, to jakieś stare w ogóle kazania były. Ja nie wiem, co to w ogóle, już nie pamiętam dokładnie, czy to było, ale to było stamtąd i te książki. A jeszcze dał mi taki różowy śpiewnik, mówi do mnie tak, jak będziesz chciał, sobie pośpiewasz, mówi, to ci będzie lżej na duszy. Taki śpiewnik, różowy śpiewnik, czujesz klimat, różowy, z napisem Pieśń Radości. Jeszcze dał mi płytę do tego śpiewnika. Słuchaj, wiesz co robię? Siedzę po pół dnia, i tak, słucham w ogóle tych piosenek, w ogóle czytam, w ogóle mówię, co się ze mną dzieje, siada mi na głowę, wiesz. Ja zacząłem naprawdę zastanawiać się, co się ze mną wyrabia wewnątrz. I mówię, dobrze, ja muszę się zebrać do kupy jakoś, bo ja jestem strasznie w ogóle nieogarnięty. Mówię, przeczytam tą książkę od A do Z. Zrobię taką rzecz. Od początku tego Starego Testamentu, chociaż oni mi mówili, nie czytaj na razie Starego, przeczytam tą książkę i ja się dowiem, czy to jest jedno wielkie oszustwo. Rozumiesz? Czy to nie jest oszustwo? Jak to jest oszustwo, ja to tak ze sobą sam gadam. To ja uznam, że miałem trudniejszy czas, że mnie koks puszczał po prostu, bo cholera wie, ile ten koks puszcza, bo mnie nigdy koks nie puszcza, ja nie doprowadzałem do takich w ogóle historii. Ale mówię, okej, piąty miesiąc, może to tak jest, że ta kokaina mnie puszcza. Ja mam taki czas, że ja w ogóle Boga szukam, wiecie, zacząłem sam podważać w sobie wszystko to, co się wydawało do tej pory prawdziwe, no bo rozumiesz, no nie mam, ale nie mam jakiejś odskoczni od tego zjawiska. Mówię, dobrze, czytam, zacząłem czytać non-stop tą Biblię. I pamiętam, czytam tą Biblię, słucham tego, co on mi tam dał i dochodzę do proroka Izajasza, kiedy siedzę w tej celi sam, czytam proroka Izajasza i zaczynają mi łzy lecieć z oczu. I mówię, siadła mi głowa na 100%. Siedzę i płaczę. Zszedłem z tego łóżka. Mówię, Boże, o co chodzi? Co ze mną jest? I odczułem potrzebę, żeby się pomodlić. Tylko, że ja nie wiedziałem, jak się mam pomodlić. Wiecie, ja wiedziałem, jak mam pacierz powiedzieć, jak ja mam... Ja to wiedziałem, ale jak się mam pomodlić? Ja uklęknąłem i powiedziałem, nie znam Ciebie. Zacząłem mówić do Boga. Mówię, nie wiem, co jest z Tobą. Ale wiem, że jesteś taki święty, jesteś taki czysty, a ja jestem taki brudny i do niczego się nie nadaje w życiu. Nie umiem żyć. Mówię, pomóż mi żyć. W ogóle, pomóż mi żyć. I zacząłem płakać. Ja się skuliłem na tej podłodze i tam leżałem i płakałem. I płakałem, i płakałem, i płakałem. I w pewnym momencie uświadomiłem sobie, że ktoś jest w celi. I ogarnął mnie taki strach. Mówię, jeżeli teraz otworzę oczy i zobaczę, że ktoś tu jest, ja nie wiem, co się stanie ze mną. Coś mi się stanie z głową, albo po prostu... Ja nigdy takiego lęku nie czułem, nigdy. Ja byłem w różnych sytuacjach życiowych, ale takiego lęku nie czułem nigdy. I w tym samym momencie usłyszałem głos gdzieś w sobie i ja wiedziałem, że to nie są moje myśli. I ten głos do mnie powiedział tak, umarłem za Ciebie, już nigdy nie staniesz na sądzie. Wiecie, dla mnie sformułowanie nigdy nie staniesz na sąd było bardzo bliskie. Ja byłem sądzony od dziecka. Kiedy ja usłyszałem ten głos, to ze mnie spadły jakieś tony ciężaru. Ja nie wiem, jak to określić, ale spadły tony ciężaru. Ja w jednej sekundzie wiedziałem,
Ja to dopiero potem umiałem nazwać. Bo ja to, że ja się na nowo narodziłem, to ja to w książkach przeczytałem. Ja to w książce, ja przeczytałem w książce Billego Grahama, musicie się na nowo narodzić, że ja się narodziłem na nowo. Nie wiedziałem, co mi się stało. Wiedziałem jedną rzecz, że jestem jakiś inny. Wiecie, na przykład wiedziałem, że nie ćpam. Rozumiesz? Wiesz, że nie ćpasz. Nie tam, że tam spróbujemy, zobaczymy, co to będzie, jak będzie koks tam. Ale ja wiem, że nie ćpam. Ty wiesz takie coś. Na przykład. Nikt cię do tego nie musi przekonywać, nikt cię... Usiadłem na łóżku, ten chłopak wrócił ze świetlicy, mówi, co ci się stało? Co to wy jest? Mówi, nie? A ja mówię, Boga spotkałem. I on usiadł koło mnie i mówi, ja też tak chcę. Mówi, jak to się stało? Ja mówię, nie wiem. Mówi, czytałem tą książkę i tak mi się zrobiło. To była moja... Ja tak pierwszy raz głosiłem Ewangelię człowieku. Parę godzin po moim spotkaniu z Jezusem. Ja mówię, weź czytaj, może też ci się tak zrobi. On zaczął czytać Biblię od tego dnia, każdego dnia. Ja odszedłem potem z tej celi, wyjechałem do Warszawy, wróciłem na wolność. Nie wiem, co z nim, już kontakt mu się z nim skończył. Wtedy w tej celi narodziłem się na nowo. Narodziłem się na nowo. Dlatego ja nie wierzę w nic innego. Ja nie wierzę w żadne przekonanie człowieka intelektualne do Jezusa. Nie wierzę w takie rzeczy. To jest mi absolutnie obce. Wierzę w spotkanie z Jezusem. I wierzę, że człowiek może być prosty jak drut. I nie mieć żadnego wykształcenia. I nie mieć żadnego pouczenia religijnego. A może spotkać się z Jezusem. I to może być na końcu świata. Rozumiecie? Ja w ogóle ja w to wierzę dzisiaj. Wierzę, że każdy człowiek na ziemi może spotkać się z Jezusem, jeżeli tylko będzie chciał. Ja wyszedłem na wolność. Po tych 10 miesiącach wróciłem do domu. Tam była moja nienawrócona narzeczona, nasz 4-letni syn i moja mama ultrakatoliczka. Ja wróciłem do domu. Ja powiedziałem, że jestem obywatelem królestwa. Ja mówię, nie jestem z tego świata. Wziąłem worek na śmieci. Pozrywałem wszystkie obrazy z domu, co były krzyże. Powyrzucałem. One patrzyły na mnie. Tak. Ja mówię, od dzisiejszego dnia w tym domu będzie Królestwo Boże. Ja w ogóle nie wiedziałem, co ja mówię. Nigdy nie byłem w żadnym kościele. Nigdy. Wiesz, ja wiedziałem, skąd ten zielonoświątkowiec jest i potem pojechałem do tego kościoła, dlatego stałem się rasowym zielonoświątkowcem na pewien okres czasu. Dzięki Bogu Najwyższemu na krótki. Tak? Tam się ochrzciłem, w ogóle myślałem, że będę zielonoświątkowcem do końca tego, co się nazywa dzisiaj. W ogóle do powrotu Jezusa, że będę zielonoświątkowcem. A szybko się okazało, że religia zielonoświątkowa w żadnym wypadku nie jest w stanie przyjąć takiego produktu. Podaje, że się nie mieszczę się w ramach. Zacząłem głosić Ewangelię wszystkim. Wszyscy moi koledzy, ludzie z grup przestępczych, na każdy telefon, który był do mnie wykonany, a zaczęły się momentalnie telefony. Wyszedłeś, lecimy, Artur. Ja mówię, nie lecimy. A czemu? Jak to nie lecimy? Masz pieniądze? Ja mówię, nie, no do pracy pójdę. Co ty mówisz? Gadasz za bzdury, do jakiej pracy? Gdzie ty pójdziesz? Do pracy. Rozumiesz? Do pracy pójdę. Co to jest do pracy? Moja matka zarabiała 1500 miesięcznie w tamtym czasie. Do pracy? Ja za przewiezienie heroiny z miejsca na miejsce, tak? W ciągu 3 godzin miałem 6000 zł. I teraz ja mówię, do pracy pójdę. Śmieli się ze mnie. Mówię, co się stało? Mówię, Jezusa spotkałem. Wiecie, ja wszystkim moim znajomym mówiłem, że Jezusa spotkałem. Pamiętam, przyjechał taki dealer do nas do domu, usiadł przy stole, chwali się, Artur, pamiętasz, jak szedłem siedzieć, to tam latałem z towarem po mieście, teraz mam swoich ludzi, zobacz, Mercedes tam stał pod blokiem. Ja mówię do niego, co ty mi mówię, tutaj opowiadasz? Mówię, spotkałem Jezusa. Ja na swój chrzest zaprosiłem 100 bandytów. Dzwoniłem, mówię, zapraszam na chrzest. Wiecie, jak ja się chrzciłem, ja dumny wchodziłem do wody. Ze 20 przyjechało, więcej nie przyjechało. Siedzieli, patrzyli człowieka jak sroga w gnat, co to jest zjawisko. Ja byłem dumny. Byłem dumny. Od pierwszych dni, tak? Wiedziałem, że tym, co jest w moim życiu, muszę się podzielić z innymi ludźmi. Wszyscy mi odradzali, nie rób, uspokój się, odsapnij, okrzepnij.
dojrzej. Rozumiecie? Wszyscy mi mówili, dojrzej. A ja brałem garść traktatów. Szedłem na dworzec centralny. Zamykałem oczy, bo się wstydziłem ludzi. Wszystko we mnie się wstydziło. Wstydziło się. Rozumiesz, o co chodzi? Wstydziłem się. Zamykałem oczy i rozdawałem pro ciebie traktaty ludziom. Tak. My przez 2 lata z Agatą mieliśmy Saigon. Nie byliśmy małżeństwem. A kiedy wyszedłem, powiedziałem do niej, mówię, musimy się pobrać, bo życie bez ślubu to grzech. Ona mówi, idioto, żyjemy ze sobą tyle lat, mamy 4-letnie dziecko. I ty do mnie mówisz, że to jest grzech. Ja mówię, wiesz co, nie będę z tobą spał, póki nie weźmiemy ślubu. I ludzie się śmieje, jak do mnie ludzie mówią, że oni mają problemy, bo on tam śpi z tym. Ja mówię, ty, co ty gadasz do mnie za rzeczy? Ja wyszedłem do swojej kobiety i powiedziałem, nie będę z tobą spał, jak ślubu nie weźmiemy. Przecież to jest proste jak drut. Być prościej nie można. Rozumiesz? Prościej nie można. Co tu za teologię dorabiać do tego? W ogóle? Ostatnio, jakiś czas temu napisałem takie głoszenie pod tytułem bez ślubowania nie ma ciurlania. Człowieku, jaki rwetes! Co to? Ja mówię prawdę ewangeliczną. Mówię, boli was to? Czy zbitek słów jest zbyt dosadny? Czy potrzebujecie kilometrów papierów teologicznych? Tak? Wzięliśmy ślub. Dzisiaj ludzie mówią, taki jest kłopot z wzięciem ślubu. Ślub kosztuje 80 zł. 80 zł. Na naszym ślubie byliśmy my, 2 świadków, tak? Moja mama, twój tata był? Był i tata. 8 osób nas było. Potem zjedliśmy obiad i po ślubie powiedziałem do Agaty tak, a teraz jak się nie narodzisz z Bożego Ducha, to się rozwiodę z kobietą. Ona mówi, ty idioto skończony. Mówię, nie ma nic wspólnego wierzący z niewierzącym. I ja w domu swoim nigdy nie poszedłem na żaden kompromis z Agatą. Ona odchodziła ode mnie, nie wiem, co tydzień, w cudzysłowie, w swoim sercu. Bo ja się modliłem, jak zostałem ochrzczony w Duchu Świętym, zacząłem modlić się innymi językami, zacząłem głosić Chrystusa, rozumiecie? To był szok dla niej, szok dla mojej matki, a ja im głosiłem w domu. Jak ja dzisiaj słucham, jak ludzie mówią, mam problemy, bo żona niewierząca, ja mówię, to zostaw żonę niewierzącą. Po śladach przyjdzie do ciebie. A jeśli nie przyjdzie, to znaczy, że nie była twoim żebrem. Trzeba trochę umieć czytać słowo. Rozumiecie? To w ogóle są rzeczy proste jak drut. Bo docelowo chcę wam dzisiaj powiedzieć parę słów na temat prawdy. Prawdy, nie teologii, tylko prawdy, którą sam przeżyłem w swoim życiu. I wiecie, moja żona po latach, jak głosiła kazanie gdzieś, powiedziała tak. Jedną z rzeczy, które przyciągnęły mnie do Jezusa, to było to, że mój mąż nigdy nie poszedł ze mną na kompromis. Nigdy. Dlatego wiedziałam, że ten Bóg jest silny. Że to nie jest jakaś bozia. Tylko jeżeli ten mój mąż uchwycił się tego Boga i ten Bóg jest dla niego ważniejszy niż ja, niż nasze dziecko, tak? Niż wszystko dookoła, niż pieniądze, które zarabiał wcześniej, to znaczy ten Bóg musi być prawdziwy. To coś jest prawdziwego w tym Bogu. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, żebyście zrozumieli, o co chodzi w ogóle z prawdą, bo to też naszą służbę kreuje prawda. Ja jestem fanatykiem prawdy. A każdy kompromis uważam za grzech. Każdy kompromis. Jeżeli w moim życiu były kompromisy, to uznawałem je za grzechy i przepraszałem za nie Boga. Po prostu. Bo upadałem. Dzięki Bogu coraz mniej upadam. Chwała Bogu Najwyższemu, że coraz mniej. Ale grzech jest niczym innym, to jest harmateia, greckie słowo harmateia. To jest błąd, popełnienie błędu jakiegoś. Kompromis to jest błąd. Wiecie, ja zacząłem służyć, Agata jeszcze nie była nawrócona i któregoś dnia przyszły służby bezpieczeństwa i zamknęli mnie do więzienia. Wyciągnęli mi stare sprawy, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, ogromne wyłudzenia. Tylko z jednej sprawy miałem wyłudzenie 1 000 000 zł. Z drugiej miałem 110 tysięcy dolarów. Jak sobie siedziałem w celi i sobie policzyłem, to mówię, Boże, mówię, co to w ogóle jest? Rozumiesz?
co tu zrobić, tak? Wtedy zamknięli, też aresztowali moją żonę, bo przecież jak byliśmy w świecie, to też ją wplątałem w te sprawy przestępcze. Dopiero teraz niedawno skończyła się sprawa, którą Agata miała wiele lat. Zamknęli ją, powiedzieli, że nasze dziecko zabiorą na izbę dziecka. Wtedy Agata po raz tak szczerze modliła się i jej nie zamknęli. Mnie zamknęli, trafiam do więzienia. Wiecie, siedzę w więzieniu z perspektywą, że nie wiem za ile lat wyjdę. Przez 2 lata się nie widzimy z Agatą w ogóle. Przez ten czas, kiedy się nie widzieliśmy, Agata przyszła do Jezusa. Została ochrzczona w Duchu Świętym. Narodziła się z Bożego Ducha moja mama. A ja w więzieniu założyłem kościół. Pierwszy w historii w Polsce założony kościół na terenie aresztu śledczego. Nie w zakładzie karnym, tylko w areszcie śledczym. Byłem z więźniem wzmożonej ochrony. I założyłem legalną wspólnotę na terenie Białołęki. Gdzie mieliśmy kościół, gdzie spotykało się 2 razy w tygodniu duża grupa ludzi z różnych miejsc z Polski, gdzie wielbiliśmy Boga, gdzie działy się znaki, cuda. Administracja obserwowała nas przez dziurę w drzwiach i przez kamerę. Bracia, jak do nas przychodzili z usługami, to na naszych spotkaniach byli budowani. Dlatego też zrozumiałem wtedy w więzieniu, że nie ma czegoś takiego jak trudność w służbie. Takiego czegoś nie ma. To nie jest łatwe. Ale od kiedy położyłem swoje życie, i dlatego mówię, że jedynym dowodem na to, że ktoś się realnie narodził z Bożego Ducha, jest położenie życia swojego. Położenie swojego życia. Od kiedy postanowiłem położyć życie za Królestwo, to w każdym miejscu Bóg był ze mną i mi błogosławił. W każdym miejscu. Było trudno. Bardzo trudno. To nie było łatwo wszędzie. Trudno. Rozumiecie? Ja się modliłem, mówię, Panie, mówię, proszę Cię, jestem narodzony z Twojego Ducha. Jestem w więzieniu. Wiesz, że się nie biję. Wiesz, że nie walczę. Wiesz w ogóle, Boże, to mnie chroń teraz. Boże, chcę, daj mnie do takiej, poślij mnie do takiej celi małej. Będę siedział w małej celi, będę czytał sobie Biblię i będę w ogóle miał z Tobą społeczność. Były 2 cele tak zwanych więźniów wzmożonej ochrony na oddziele. Najgorsze. Trafiłem do jednej z nich. Kiedy wszedłem do celi, byli tam naćpani ludzie. Pierwszą Ewangelię, którą głosiłem w więzieniu, to naćpanym. Rozumiecie? Naćpanym ludziom. Po 4 miesiącach w tej celi wszyscy byli narodzeni z Bożego Ducha. I mieliśmy regularne spotkania. O 19 godzinie był wyłączony telewizor i mieliśmy codziennie nabożeństwa. Codziennie. Wiecie, nie zmarnowałem ani jednego dnia. Kiedy wyszedłem, wróciłem do domu, gdzie była narodzona z Bożego Ducha żona, gdzie była narodzona z Bożego Ducha mama, tak? Żona właśnie wracała z Kongresu Zielonoświątkowego, tak? I zaczęliśmy nasze wspólne życie w służbie. I to nie było łatwe. Tak naprawdę okazało się, że się w ogóle nie znamy. Że jako nowe stworzenia w Chrystusie my się nie znamy. Znamy swoje błędy, znamy starego człowieka, znamy swoje wypaczenia, bo znamy się jak łyse konie po ludzku, ale w duchu się nie znamy. Jesteśmy nowi dla siebie. Rozumiecie? Zaczęło się poznawanie. Zaczęliśmy od małej grupy domowej. Potem założyliśmy pierwszy w naszym życiu kościół we wsi na terenie ośrodka dla bezdomnych pod Warszawą. To był pierwszy kościół w Polsce założony na terenie świeckiego ośrodka dla bezdomnych. Dlaczego? Ponieważ pojechałem tam złożyć świadectwo i nawróciła się dyrektorka, nawrócił się jej mąż, nawróciły się jej córki, nawróciła się księgowa i zaczęli się nawracać w ogóle pensjonariusze. I mieliśmy kilkudziesięcioosobowy kościół złożony z administracji, tak? I to wszystko ze świata ludzie. To nie było, że tam w ogóle, tam nigdy nie było żadnej usługi. I bezdomni, razem na jednym nabożeństwie. 90% pastorów z Warszawy przyjeżdżało nas odwiedzać, przyglądać się, co się dzieje. Były cuda, o jakich słyszeli na YouTubie. Tam, w tym ośrodku dla bezdomnych, w tym miejscu, tak? Znikały raki,
poparzeliny. Wiecie, z drugiej strony był syf. Pamiętam, że Sara się wtedy urodziła. Sara była malutka, to jedną z naszych normalnych modlitw było: Panie, modlimy się w imieniu Jezusa, żebyśmy nie mieli wszy, kiedy tam będziemy jechali. Sara się bawiła z tymi dziećmi bezdomnymi, nigdy nie mieliśmy żadnego robactwa, nigdy nic nie było. Wiecie, moja żona jest fryzjerką. Pamiętam takie zajście, kiedy ona strzygła te bezdomne kobiety tam. Przyszła taka jedna kobieta, mówi: Panie Gato, Pani mnie ostrzyże. A Gata mówi: ostrzygę Pani. Wiecie, moja żona jest pedantką, więc mam w domu czysto, po prostu można z podłogi jeść. A kobieta miała łuszczycę na całej głowie, aż na uszach tutaj. Patrzyłem na to z boku, mówię: to idzie cud, jak ona je dotknie. A moja żona zapytała mnie: czy ja mogę na Panią położyć ręce najpierw, zanim Panią ostrzygę? Ona mówi: tak, nie ma problemu. Położyła na nią ręce, następnego dnia kobieta stanęła przed lustrem, nie miała ani grama łuszczycy na sobie. Nawróciła się ona, jej mąż, dzieci, chrzciliśmy ich w rzece. Wiecie, wyszliśmy wcześniej z kościoła zielonoświątkowego, bo nie było dla nas tam miejsca. Zaczęliśmy współpracować z innym kościołem w Warszawie, kościołem, który był w tamtym czasie był kościołem przebudzeniowym. Był przebudzeniowym kościołem na cały kraj. Dzisiaj już nie jest. Usnął. A zaczęliśmy pracować z ludźmi, którzy choćby odrobinę rozumieli naszą mentalność pojmowania Królestwa. Chcę, żebyście zrozumieli jedną bardzo ważną rzecz. Nie można połączyć wody z ogniem. Nie łączy się starego z nowym. To jest niemożliwe. Stare bukłaki nie wytrzymają nowego wina. W ogóle nie zadziała. Jeżeli marzysz o przebudzeniu, okay, to musisz się ewakuować z miejsca śmierci, w którym jesteś. Nie da rady. W ogóle rozumiesz? To nie da rady. Żaden system religijny nie wytrzyma siły przebudzenia. Żaden. Najbardziej liberalny, czy to takie ładne systemy religijne. Ładne. Bardzo ładne. Chrześcijańska społeczność, proszę Ciebie, przoduje dzisiaj w tych ładnych systemach, tak? Humanistycznych kościołów. Ale to nie wytrzyma przebudzenia. Nie wytrzyma. Przebudzenie jest tak silne, jak gaz. Rozumiecie? To po prostu, to troszkę wstrząśniesz, to wybucha. Wszystko. To po prostu wszystko wybucha. I nasze życie zaczęło być prowadzone do miejsca wybuchu. Dlaczego? Powtarzam jeszcze jedną rzecz. Nie dlatego, że jesteśmy szczególnymi ludźmi, bo nie ma szczególnych ludzi. Nie istnieją szczególni ludzie w Królestwie Bożym. To są bzdury. Szczególny jest Chrystus. To jest jedyna szczególna postać. Tylko czego ten Chrystus szuka? Człowieka, tak? Który zdecyduje się, podkreślam słowo zdecyduje się, położyć życie swoje. Wiecie, w Dziejach Apostolskich, w 1 rozdziale, chyba 8 wersecie, i oni go pytają, Jezusa pytają: Panie, czy odbudujesz Królestwo Izraela? On mówi: tak, to nie wasza rzecz, jest tak czasy i chwile. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego i staniecie się mi świadkami. I wiecie, to słowo świadek, to jest świetne słowo, to jest słowo martynos. I to słowo martynos oznacza męczennik dokładnie. Weźmiecie moc Ducha Świętego i staniecie się męczennikami. To znaczy kto? Kim? Tymi, którzy życie swoje kłaść będą za Królestwo. Ludzie myślą, że chrzest w Duchu Świętym to polega na tym, że ty harabeszene melara balara base. No to o to chodzi. To jest przy okazji. Rozumiesz? Przy okazji. Są inne języki, przy okazji jest wykład, przy okazji jest prorokowanie, przy okazji jest uzdrawianie, przy okazji jest czynienie cudów, przy okazji jest nadprzyrodzona wiara i przy okazji jest na rozróżnianie duchów. Przy okazji. Ale co definiuje realnie człowieka narodzonego z Bożego Ducha i ochrzczonego w Duchu Świętym? Martynos. Jesteś martynos, Jezus mówi. Jesteś w stanie życie swoje położyć. Pamiętacie, co się stało z Piotrem, jak został ochrzczony w Duchu Świętym? Lękliwy Piotr. Tak? Duch Święty spowodował, że wyszedł i zaczął głosić do tysięcy ludzi. Złamał kompleksy, złamał poniżenie, ok? Złamał to wszystko. Czemu? Bo Duch Święty w nim zamieszkał i zaczął się manifestować przez niego, tak? Wiecie, kiedy Duch Święty wypełnił nasze życie, kiedy przyjęliśmy go, staliśmy się Jego świadkami.
Jego świadkami. Jesteśmy Jego świadkami. Jeżeli marzysz o przebudzeniu, to musisz zrozumieć, że przebudzenie równa się bycie świadkiem. Słuchajcie, to jest herezja, że przebudzenie się wyleje na Polskę. To jest nieprawda. To są takie mrzonki. To się jeździ z konferencji na konferencję, słucha się takich proroczych tekstów. O, przebudzenie się tam zaczyna, przebudzenie wyjdzie stamtąd, przebudzenie... Skąd ci przebudzenie wyjdzie? Wiesz, skąd wyjdzie przebudzenie? Z ciebie! Ja, taka świetna książka, przebudzenie zaczyna się od ciebie. Taki gość napisał, Erlo Stegen, co rozpoczął przebudzenie w latach 60. w RPA. Takie trzy książki napisał. Erlo. Od ciebie się zaczyna. Ja zawsze mówię do ludzi, ludzie, Bóg szuka jednego człowieka. Mówię, pokaż mi precedens w Biblii, jeden. Jeden precedens, gdzie Bóg ogarnia jakąś ogromną grupę ludzi. On wybiera Izrael sobie, ale z Izraela potem co robi? Jednostki wyciąga. I mówi tak, Mojżeszu, pójdziesz za mną? No pójdę. Abraham, pójdziesz, pójdę. Izaak, pójdziesz, pójdę. Zobaczcie, jak to niewielu jest tych ludzi. Jakbyś tak zliczył tych wszystkich ludzi na przestrzeni tych tysięcy lat, to okazuje się, że to niewielu tych ludzi. To były jakieś jednostki. Czemu? Bo Bóg szuka człowieka. Przebudzenie zaczyna się od człowieka. Od człowieka, który życie swoje położy. My się przeciwstawiliśmy całej religii. Całemu systemowi, który jest. Podjęliśmy takie decyzje. Wiecie, 10 lat badały nas służby bezpieczeństwa. Oni nas inwigilowali. Wiecie, 2,5 roku temu założyliśmy kościół w Warszawie. Już dwukrotnie byli ludzie ze służb w kościele. Bo to jest zadziwienie, że w ciągu 2,5 roku ten kościół ma 100 ludzi. A wiecie, a my nie prowadzimy plastikowego kościoła. My w żadnej mierze nie prowadzimy ludzi do takiego miejsca, czajnika i ciastka. To nie jest taki kościół. Tam jest realna Boża moc. Tam ludzie wchodzą, siedzą w namaszczeniu i są uzdrawiani bez żadnej modlitwy i bez żadnego nakładania rąk. Wchodzą w namaszczenie, a Duch Święty im klocki przestawia w głowie. I ludzie wychodzą i mówią, już nie mam żadnych pytań do Ciebie. Już nic od Ciebie nie chcę. Przyjechałem tutaj, żebyś mi usłużył, ale już nie musisz mi usługiwać. Ja mówię, halleluja. Dlaczego? Bo budujemy to na prawdzie. Ale prawda kosztuje. Bo prawda to nie jest to, co myślisz, tylko prawda to jest to, co zaprezentujesz. Bo ty możesz dużo myśleć o tym, jak powinno wyglądać wszystko dookoła. Ale to, czy ta rzecz zaistnieje, czy nie zaistnieje, to jest kwestia twoich i moich decyzji. My zdecydowaliśmy, że stworzymy coś, czego w tym kraju jeszcze nie było, czyli zespół apostolski. I w ogóle mamy przeciwną rzecz, bo mamy jeden z najlepszych, nie wiem, czy nie najlepszy statut w Polsce, jaki jest w tej chwili. Bo nie dosyć, że rejestrujemy wszystkie kościoły w ministerstwie, one są legalnie zarejestrowane i nie podlegają pod nikogo. Posiadają wszystkie możliwości kościoła katolickiego. Po prostu. Ja się śmieję, że dzisiaj państwo dopłaca mi 80% do ZUS-u, jak każdemu porządnemu księdzu w tym kraju. Rozumiesz? I nie płacę podatków. Rozumiesz, o co chodzi? Jestem mega szczęśliwy z tego powodu. Ale też to, że to, co tworzymy, wywiera realny wpływ na ludzi. Dzisiaj to są już dziesiątki tysięcy ludzi pod realnym wpływem działania Bożego Królestwa w Polsce, za granicą, w różnych miejscach, nie licząc osób, z którymi jest kontakt tylko i wyłącznie medialny. Tworzymy też ludzi. Kiedyś pamiętam, zadzwonił do mnie taka redaktor, zadzwoniła, mówi, co to znaczy, że państwo produkujecie uczniów czasów końca? Ja mówię, wie pani, bo to koniec idzie. A ona mówi, jak to koniec? Ja mówię, bo to Jezus wraca. A on mówi, pan żartuje oczywiście. Ja mówię, proszę panią, słowo honoru. Ona mówi do mnie, kiedy? Ja mówię, pani, ja dokładnie nie wiem. Nie mam takich informacji dokładnie, ale wiem jedno. Trzeba być gotowym. Mówię, pani jest gotowa. A co pan? Ja mówię, czy pani jest gotowa? To jest ważne. A że my produkujemy to tak, a czy pani jest gotowa w ogóle tylko? Wiecie, ja chcę, żebyście to zrozumieli. Prawda to jest coś, co zaczniesz uwydatniać na zewnątrz. Ale najpierw, żeby to uwydatnić na zewnątrz, to musisz zacząć tym żyć. Musisz zgubić na tym punkcie.
Musisz przestać być porządnym chrześcijaninem. Musisz przestać siedzieć w systemie. Bo ten system zabije cię. System cię zabije. I wypluje. Czujesz? Zabije i wypluje. To jest system. Dlatego Polska jest w tak opłakanym stanie, jeżeli chodzi o nowe narodzenia. Ja nieraz to powtarzam. Niecały procent ludzi w tym kraju spotkało Jezusa. To, że ludzie siedzą i halleluja, Jezus jest Panem, to nic nie znaczy dla mnie. My byliśmy w takich miejscach, my byliśmy w jednym kościele kiedyś, głosiliśmy Ewangelię tam. Duży kościół, nie powiem, bo się nagrywa jakiej denominacji, duży kościół w Polsce, jak zaprosiłem ludzi do tego, żeby oddalić się Jezusowi, to pół kościoła prawie wyszło. A najlepszy numer był na końcu, bo drugi pastor, 20 lat był tam drugim pastorem, podszedł do mnie po spotkaniu, mówi, Artur mówi, spotkałem Jezusa. Ja mówię, to dobrze. Halleluja. Problemy w kościołach są takie, ponieważ ludzie Jezusa nie poznali wielokrotnie, rozumiecie, nie? Pomodlili się jakąś głupkowatą modlitwą. Wyznali ustami swoimi, że Jezus jest Panem. Ja mówię, papuga może wyznać ustami swoimi, że Jezus jest Panem. Co to oznacza? Że się narodziła z Bożego Ducha? Taki dowód? Te słowo wyznać Jezusa jako Pana, to jest greckie słowo homologeo. Od tego się bierze dzisiaj słowo homologacja, zgodność z oryginałem. I to słowo zgodność z oryginałem, tak? To jest słowo określające przestrzeń, tak? Myśli, tak? I działań. Co mnie z tego, że ktoś mówi, Jezus jest Panem? Co to jest? Kiedyś Charles Finney, człowiek, który od czasu apostoła Pawła, miał najwięcej na swoim koncie nowych narodzeń. Wiecie, jako ciekawostkę wam powiem, ile dzisiaj ludzi po przeciętnej ewangelizacji trafia do kościoła? Po dobrej ewangelizacji, tak? 3%. 3% zewangelizowanych ludzi, tak? Trafia do kościołów. I to po dobrych ewangelizacjach. Za czasów Charlesa Finneya trafiało 40%. Nie było takiej maszyny jak Charles Finney. Nie odnotowano jeszcze takiej maszyny, jeżeli chodzi o nowe narodzenia. I kiedyś Charles Finney wracał ze swojego spotkania i leżał gość nachlany w rowie i mówi, bracie, ja byłem na twoim spotkaniu, słuchałem cię uważnie, powtarzałem po tobie, że jesteś moim Panem. A Charles, wiecie, on był naprawdę bardzo pokornym człowiekiem, mówi, wiesz przyjacielu, mówię, gdybyś naprawdę słuchał, tak, to byś się nie leżał w tym rowie. Takie bardzo proste zjawisko. I poszedł. Dzisiaj w kościołach się uczy ludzi wielokrotnie, którzy Jezusa nie poznali. Ludziom się wtłoczyło do głowy pewne zagadnienie. Rozumiecie? Pewne zagadnienie religijne. A drugi kawał społeczeństwa w kościołach ma podawaną naukę, która jest nauką lękowo-manipulacyjną. Wiecie, co jest, jak jest najłatwiej utrzymać ludzi wokół siebie? Trzeba ich dobrze nastraszyć. Nie zrób tak, bo cię Bóg zabije. Bóg cię odrzuci. Uważaj! Tylko trzymaj pion. No. Z tymi cudami to nie przesadzaj. Uważaj! Bo to nie wszystko jest od Boga. No wiesz, te cuda to... I ludzie siedzą. Nie wiedzą człowieku, który jest wtorek, który jest środa, w ogóle nic nie wiedzą. Boją się. Boją się odetchnąć. A do nas pretensje mają, że my ludziom dajemy przychylność do grzechu. Ja mówię, wiesz co? Już ja jestem najmniej kompetentną osobą, żeby komuś przychylność do grzechu dało. Przepraszam, ludzie sobie świetnie radzą z grzechem bez mnie. Grzeszą człowieku na całego. Jestem w ogóle im niepotrzebny do tego. Chodzi o to, że ja poznałem dobrego Boga i takiego Boga ludziom przedstawiam. Ale ten dobry Bóg to jest też Bóg, który jest Bogiem pełnym mocy. I kiedy ja spotkałem tego Boga, to On mnie pociągnął do siebie i wprowadził mnie w służbę. I ja nie znam innego Boga, ale znam inne odpowiedzi na głos tego Boga. I można Bogu powiedzieć tak, teoretycznie, i dalej próbować żyć swoim życiem, jakoś będzie. A można Bogu powiedzieć naprawdę tak. I chcę ci coś powiedzieć. On nigdy nie zawiedzie ciebie, jeżeli położysz swoje życie w Jego rękach w 100%. Rozumiesz? Możesz wszystko stracić, ale odzyskasz o wiele więcej.
Święty Piotr się zapyta, mówi, panie, jak pójdziemy za tobą, to był niezły też kubuś. Piotr, człowieku, był wieś. Posłuchajcie jego wypowiedzi, Piotra. Bo to niektórzy myślą, że to wszyscy byli tacy w ogóle eleganccy, wiesz, to kupa zaburzonych ludzi. Kupa pozaburzanych ludzi. Silnie zaburzone jednostki. No nikt mi nie powie, że jest normalną rzeczą, że komuś przychodzi do głowy, żeby spalić wioskę, człowieku. Tak? A Jan z Jakubem pro ciebie, panie, mamy świetny pomysł, spalimy wiochę. Przecież to jest piromania, to jest artykuł na to. Rozumiesz, o co chodzi? Święty Tomasz niewierzący, on w ogóle niewierzący był. Taki był wierzący apostoł, niewierzący apostoł. Nie mówiąc o Piotrze, człowieku, fobia na fobii, człowieku, rozumiesz, o co chodzi? I duchy kłamliwe walące po prostu nim na prawo i lewo. Ale teraz on przychodzi i mówi tak, panie, a co my z tego będziemy mieli? Jak zostawimy wszystko? A że Bóg jest dobry, tak? To nigdy nie karci takich w ogóle pytań. Tylko mówi, wiesz Piotrze, jak mówię, wybierzesz mnie w ogóle i życie ze mną, to choćbyś stracił wszystko, to zyskasz dużo, 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 dużo więcej. I my dzisiaj w swoim życiu mamy dużo, 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 dużo więcej. I ja dzisiaj w swoim życiu mam to, o czym nie myślałem nawet. Szukałem Królestwa Bożego, a wszystko inne zostało mi dodane. Nam dzisiaj niczego nie brakuje. My dzisiaj mamy dużo pieniędzy. Ludzie są tak ofiarni, że się w głowie nie mieści. Tak sieją w Królestwo Boże. Mamy przyjaciół, prawdziwych przyjaciół. Wiecie, jakich przyjaciół? Co życie kładą. I nie mówiąc o tym, że mamy relację z Bogiem, który nasze życie prowadzi w wolności i absolutnym poddaniu Jemu. Wiecie, co to jest za rozkosz być absolutnie wolnym i jednocześnie poddanym? Że nic nie muszę. My w ogóle nie musimy robić tego, co... My możemy się położyć do góry kołami i tak żyć. Bo zbawienie jest za darmo. Z łaski jesteście zbawieni. Nie z uczynku. No to po co mnie tutaj coś robić jeszcze do tego wszystkiego? Idę do nieba, zakładam nogę na nogę, po prostu i koniec. Tak? No przemogę, ale ja nie chcę. Ale ja nie chcę. Bo Duch Święty spowodował coś takiego we mnie, że mnie kręci to, jak diabeł jest poniżany, a Chrystus wywyższony. Jak widzę ludzi, którzy oddają życie Jezusowi, wiecie, to mnie to kręci. Jak widzę uzdrawianych. Pamiętam kiedyś, głosimy Ewangelię na Starówce w Warszawie i siedziała obok taka kobieta na wózku inwalidzkim. Trzymał ją taki facet. Ja skończyłem głosić. Ja ją zerknąłem, podchodzę do niej i mówię, czy pani wierzy w to, co mówię? A ona mówi, tak, ja wierzę panu. Ja mówię, a czy pani by chciała zaufać temu Jezusowi, w ogóle, o którym ja mówię. Ona mówi, tak, ja już podjąłem decyzję. Ja mówię, a Pan by chciał? Okazało się, to konkubent w ogóle jakiś tam. Tak, ja też chcę. Dobrze. Mówię, a czy Pani też wie o tym, że tak jak On zbawił Panią z Pani grzechów, tak też wziął na siebie Pani chorobę. Czy Pani w ogóle słyszała o tym? A ona mówi, nie słyszałam. Prosta kobieta. 35 lat. Ja mówię, a co pani jest? Ona mówi, porażenie mózgowe odrodzenie. Ja mówię, wie pani, to nie jest problem. Ona mówi, jak to nie jest problem? Ale to nie jest problem, ponieważ Jezus na krzyżu Golgoty dostał porażenia mózgowego 2000 lat temu. Tego samego, co pani dzisiaj nie ma. A więc to, że pani ma te porażenie mózgowe, to jest nielegalne. Bo przysługuje jedno porażenie na jednego człowieka. Taka matematyka. A Jezus wziął choroby na siebie, aby Pani nie musiała chorować. Czy Pani w to wierzy? I ona mówi, wierzy. Ja mówię, to wstań i chodź. I poszła. I poszliśmy sobie łazić naokoło komórki. I kiedy te rzeczy widzimy, rozumiecie? To dlatego warto żyć. Ale te rzeczy się będą działy tylko wtedy, kiedy życie swoje będziemy kłaść. Bo Boża moc działa wtedy, kiedy życie kładziesz. To nie działa od po prostu tak. Ludzie myślą, że to się żyje jakkolwiek. I jeszcze raz mówię, tu nie chodzi o formy moralności. Ja zaznaczam, zrozumcie, nie pojmijcie źle tego, co ja mówię. To nie o to chodzi, żeby być moralnym. Ja znam kupę moralnych chrześcijan. Są tak moralni, że aż boli, jak chcę, są moralni. Tylko, że zero mocy. Zauważyliście to zjawisko? Zero mocy. Bo tu nie chodzi o moralność.
Tu chodzi o położenie życia w jakiejś dziedzinie. Jeżeli położysz we wszystkich dziedzinach, to wtedy też moralność jest normalną rzeczą w twoim życiu. To jest normalną rzeczą. Ja dzisiaj nie włóczę się po burdelach, ja dzisiaj nie ćpam, rozumiecie? Ja dzisiaj nie strzelam do ludzi, nie niszczę ludzi, to stało się, po prostu przeszło, koniec. Nigdy nie wróciłem do narkotyków, nigdy nie wróciłem do takich rzeczy, rozumiecie? Nigdy. Nigdy nie poszedłem w kanał więcej. Czyli moralność przy tym wszystkim jest, ale to jest przy tym wszystkim. Kiedy życie swoje kładziesz za prawdę Bożą, tak? To zaczyna realnie działać przez Ciebie Boża moc. Nie potrzeba niczego specjalnego więcej. Wszystko inne jest Ci dodane. Stąd zakładamy kościoły. My nie reaktywujemy starych kościołów, wiecie. Ja na początku, my usługiwaliśmy w różnych kościołach w Polsce. Byliśmy w większości kościołów głosiliśmy. Ale nie reaktywujemy tego, co stare. Bo to, co stare, nie chce przyjąć w pełni tego, co jest dzisiaj. Jak przyjmują, to przyjmują, ja tu się śmieję, no przyjmują takie rzeczy, które jest dzisiaj moda na zachodni kościół nowoczesny. Taki kościół dzisiaj jest modny. To teraz taki modny, lajtowy, proszę Ciebie, fajny, gdzie tutaj wszystko jest ładne i jesteśmy proludcy. Proludcy jesteśmy, tak? Moda jest na polskie Hillsongi. Wiesz? Tylko trzeba zobaczyć, że całkiem niedawno zdarzyło się, że się okazało, że lider uwielbienia w Hillsongu brytyjskim jest gejem. Tak? Taki news na przykład. W ogóle rozumiecie, to nie wolno pomylić tych dwóch zjawisk. Prawda, tak? To jest ortodoksja plus wolność. Ja się dzisiaj w ogóle nie hamuję. Kiedyś napisałem nauczanie takie, nie bój się zgrzeszyć. Mówię, im bardziej się boisz zgrzeszyć, tym bardziej będzie ciągnęło cię w grzech. To jest proste jak drut. Bo przychodzi na grzesznika to, czego się boi. Słyszeliście to? Się boisz grzeszyć, trzęsiesz się przed grzechem, to grzech będzie przychodził. Jak ty masz wywalony na grzech, tak? Bo ty wiesz, że grzech nad tobą nie panuje. Tak? List do Rzymian mówi wyraźnie, grzech nad wami panował, nie będzie. Jeżeli ty masz tą mentalność, to ty obejmujesz panowanie nad grzechem. Ty obejmujesz panowanie nad demonami. Ja dzisiaj nie chodzę i nie wypędzam demonów z siebie. Ja już powypędzałem demony, one odeszły, one nie przychodzą do mnie. Nie przychodzą do mnie, bo one nie mają co robić. Rozumiesz? Bo żyję tak, że jak wstaję rano, tak? To w piekle zaczyna się rwetes. Wstał, idiota. Wstał. Znowu się zacznie. Nie zacznie się, jaka dzisiaj marna pogoda, tylko zacznie szarabaha debelecekelebehe! To się zacznie. Zacznie się to od rana. A potem znowu pójdą i będą świadczyć o Chrystusie. A potem znowu to zrobią. Rozumiecie? Teraz do kościoła do Warszawy przyjeżdżają ludzie. Siadają z tyłu za kamerą, żeby ich kamera nie zdejmowała przypadkiem. W kapturach czasem przychodzą. Żeby ich uwalniać od demonów. To są czasami bardzo ważne osoby. Tak? Ja mówię, czemu u was nie uwalniają? No bo u nas mówią, że w chrześcijanie nie może być demona. No trudno, no to trudna sprawa. Kiedyś Dereka Prince'a zapytali, mówi, dlaczego twierdzi, że w chrześcijanach są demony i wypędzasz z chrześcijan demony. A Derek Prince mówi, bo jakoś tak nie mam serca i w nich zostawić. Jakoś tak. Rozumiesz, tak? Derek ze swoim oksfordzkim w ogóle poczuciem humoru, wiesz? Wiecie, ortodoksja połączona z wolnością to jest to, co się nazywa prawdą. Wiecie, przyjaciele, ja was do tego chcę zachęcić. Ja was chcę zachęcić do kładzenia swojego życia na rzecz Królestwa Bożego. I nieważne, w jakim miejscu życia jesteś dzisiaj. I nieważne, w jakich opresjach jesteś, czy też jak bardzo gdzieś może zasnąłeś. To jest nieważne. U Boga jest coś takiego, że jak ty robisz jeden malutki krok do Niego, to On do ciebie robi potężny krok. Ty malusieńki krok, a On biegnie do ciebie. Ty wracasz sobie skądś tam, w ogóle uświniony, w ogóle wiesz, pogięty przez to życie, w ogóle wiesz, przez diabła, przez grzech, przez religię, w ogóle pogięty, wracasz, a On biegnie do ciebie, mówi, synu,
jesteś, córko, jesteś, chodź, lecimy do przodu. To jest ten Bóg, to jest ten nasz Bóg. Ja mówię, jak On mnie mógł wziąć, to On może wziąć każdego. Jak On dzisiaj mojego życia może użyć, to może użyć każdego życia. Wiecie, jak się wbije w internecie antychryst, to Muceroński wyskakuje na którejś pozycji. Wiecie? Tak to działa. Nas pogrzebali żywcem. Religia nas pogrzebała, wiecie czemu? Dlatego, że ujawniliśmy wszystkie swoje poglądy na przykład w internecie. Wszystkie. Wszystkie poglądy. Dlatego, że interpretujemy prawidłowo Pismo Święte. To boli. Rozumiecie? To boli. Ale ten kraj potrzebuje przejścia przez pewną formę bólu. Ja byłem przy porodzie naszych dwojga naszych dzieci, wiecie? I każdy z nich się rodził w bólach. Krzyk, rwetes, rozumiesz? W ogóle? Ale pamiętam, jak się rodziła Sara i wyszła jej głowa, to Duch Święty do niej powiedział tak. Tak się będziesz modlił. Tak się będziesz modlił. I będzie się rodzić życie. Wiecie? Nasze życie jest po to, żeby je złożyć. Nie bój się złożyć życia. Nie bój się, że ci się rodzina sypnie. Nie bój się, że ci się sypnie relacja gdzieś. Nie bój się, że cię z kościoła wyrzucą. Jeżeli twój kościół nie jest przygotowany na przebudzenie, niech cię wyrzuci. Rozumiesz? A ty idź i szerz królestwo. Idź i szerz królestwo. Rób nowe rzeczy. Wchodź w nowe relacje. Nie bój się. Nie bój się i nie lękaj. Niczego. Będzie ciężko, bo to nie jest łatwe. Jedni będą pluć na ciebie. Pamiętam, głosimy w jednym mieście Ewangelię. Moja piękna żona stała, umalowana, głosiła Chrystusa. Podszedł do niej człowiek. Zaczęła z niego wypędzać demony, zaczął się demon manifestować, napluł jej w twarz. Wiecie, pierwsza moja reakcja była taka, że pójdę, po prostu go spacyfikuję, tego gościa. Pluje mi na kobietę, rozumiesz? W ogóle. Ale wiesz, moja żona jest wojownikiem. Ona obtarła ślinę i dalej głosiła mu Chrystusa. I dalej związywała demony nad nim. Ona miała depresję. Duch Święty doprowadził do tego, że stała się wojowniczką. Tak? Nieraz mi ludzie mówią, bo kobieta nie może nauczyć, a idź powiedz mojej żonie, żeby mi nauczała. Idź jej powiedz. Idź. Idź powiedz Cerońskie, że nauczać nie może. Idź. To jest Meyer, idź powiedz. Rozumiesz? Katrin Kulmar. Idź na grób i powiedz, Katrin, ty nie powinnaś nauczać. A te setki ludzi, których przyprowadziłaś do Jezusa, to nic nie warte tam. A te tysiące, co z wózków wstało, to wszystko herezja. Diabeł ich podniósł. Idź powiedz jej to. Idź Deborze powiedz, że nie powinna Izraela na wojnę prowadzić. Idź jej powiedz. I pokaż jej doktrynkę twoją. Rozumiesz? Biblia to jest jednym z największych problemów dla ludzi, jaki jest. Bo nie rozumieją, że to słowo ma nieść prawdę. A z tego słowa można również wyjąć wszystko inne niż prawdę, wiecie. Hitler codziennie ją miał przy sobie. Prawda to jest coś, co jest w tobie dzisiaj. Skonfrontuj te rzeczy, które się dzieją wokół, z prawdą, która jest w tobie. Nie bój się skonfrontować. Krzyknij. Krzyknij ze swojego ducha. Powiedz, Boże, ja położę życie. Nie wiem, jaką cenę zapłacę. Nie wiem, skąd mnie wyrzucą. Ale wiesz, jak cię wyrzucą, to po prostu będziesz Chrystusowy w swoim działaniu. Jego też wyrzucili. Belzebubem go nazwali. Ukrzyżowali go poza bramą. Kocham Jezusa. Ale nie Jezusa, o którym mówi religia. Rozumiecie? Bo religia nie mówi o Jezusie prawdziwym, tylko wyimaginowanym. Nie było nigdy takiego Jezusa. Kiedyś był taki filozof, nazywał się Nietzsche. Mówili, że on twierdził, że Bóg umarł. Tylko mało kto się chce zagłębić,
bardzo w to, co Nietzsche mówił. Nietzsche nie mówił, że Bóg umarł, tylko że Bóg, którego oni prezentowali wtedy, umarł. On mówił, to nie żyje, co wy mówicie. To nie Bóg. To nie Bóg. Dlatego proszę cię, pójdź za prawdą, która jest w twoim duchu, w twoim odrodzonym duchu. Krok po kroku. Wiecie, jak poznałem Elę, ona mi zadzwoniła do mnie i wcześniej to was poznałem. Wy mi powiedzieliście o Eli, potem Ela do mnie zadzwoniła. I Ela mówi, ona tak chce też. Ja mówię, okej, okay, to będziemy szli sobie razem. Pogadaliśmy sobie z Elą, będziemy szli razem. Wiecie, tak powstają różne twory w tym kraju. Tak? I w tej chwili jest 4. rok, od kiedy zaczęliśmy te działania, i w tej chwili jest 10 kościołów w Polsce założonych, 11 w Holandii, mnóstwo grup domowych, tak? I wpływ, który przekracza ludzkie wyobrażenie. Jesteśmy terapeutami razem z Agatą. Docieramy do dziesiątków tysięcy młodzieży w szkołach. Oficjalnie głosimy Chrystusa. Założyliśmy fundację, która generuje finanse na szerzenie Królestwa Bożego. Wyposażamy ludzi, przeprowadzamy szkoły wiary po całej Polsce. Wymieniamy doktrynę od A do Z. Nasi ludzie są wszędzie na ulicach. Non-stop. Głoszą Ewangelię, kupują sobie koszule z koloratkami, przebierają się za księży, wchodzą do szpitali i uzdrawiają chorych. Rozumiecie? Ładują się centralnie do szpitali, ładują się do hospicjów. Rozumiecie, jak to stoi kontra temu systemowi całemu? Chcę, żebyście to zauważyli. Biznesmeni sieją pieniądze w królestwo. W królestwo. W realne królestwo. Niczego wam nie będzie brakowało, kiedy będziecie kładli swoje życie za królestwo. Niczego. Czy będą cierpienia? Przy tym oczywiście, że będą. Czy będą prześladowania? Jak najbardziej tak. Nie obejdzie się bez tego. Ta droga jest wąska, kręta i pod górę. Ale warto. Ja nigdy nie byłem tak wolny jak dzisiaj. Nigdy. Ja jakiekolwiek narkotyki brałem w życiu, to ja nie miałem takiej wolności wewnętrznej, jaką mam dzisiaj wolność. Nikogo się nie boję, niczego się nie wstydzę, nie mam kompleksów. W każdym środowisku znajduję się, jakbym żył z tymi ludźmi 200 lat. Rozumiecie? Ogłosiłem wszystkie swoje poglądy, przyznałem się do każdej rzeczy. Do każdej rzeczy się przyznałem. Ludzie czasami mówią, ja mówię, złóż świadectwo. Ja pamiętam, jesteśmy w takim jednym kościele w Polsce, z pastorem potem gadaję po spotkaniu, on mówi, Artur, ja mam dosyć. Mówię, kobieta, która jest 20 par lat u nas w kościele, mówię do niej, złóż świadectwo. A on mówi, pastorze, to jest dla mnie takie bolesne, że nie mogę. To jest bolesne dla niej. Takie traumatyczne przeżycie. Ona nie może złożyć świadectwa. To rozumiesz, o co chodzi? Co to w ogóle tak? Ja się przyznałem do wszystkiego. Publicznie. Przyznałem się do homoseksualizmu, do zoofilii, przyznałem się do wszystkich tych rzeczy. Mówię, stare przeminęło. No i co? Pamiętam, u Drzyzgi w programie byliśmy, w rozmowach w toku, jak powiedziałem, że zabiłem człowieka, tak? Osierocił 6 dzieci, ale Bóg mi to wszystko wybaczył i nie mam wyrzutów sumienia. To człowieku tam powstało taki rwetes na tym. Ja mówię, ale czego, wiecie, jak Pan może? Mówię, jaka pokuta? Ja mówię, Chrystus! To jest moja pokuta. Chrystus! A naprawił Pan błędy? Ja mówię, jakie błędy? Jak się naprawia zabicie człowieka? Proszę naprawić ten błąd. Myślisz, że rodzinę przeprosi? Ja... Ludzie, ja dawno temu tą rodzinę przeprosiłem, tylko wiecie, o co chodzi? Do tej pory jego brat, jak mnie widzi, na drugą stronę ulicy przechodzi. To, że ty przeprosisz, to nic nie znaczy. Co to znaczy? Jakbyś nalał komuś na wycieraczkę, bo pijanemu, ty możesz go przeprosić. Przepraszam pana. Okej? Okay? Albo jak kradłem od małego,
I teraz ktoś mnie pyta, czy ty zwróciłeś rzecz. Ja mówię, zamiast. No co zwróciłem? Jak ja nie wiem, co ja ukradłem. Człowieku. Rozumiesz? I oni tam rwetes podnieśli. Ja mówię, posłuchajcie. Chrystus umarł za wszystkie moje grzechy. Jestem czysty, jestem wolny i siedzę z Chrystusem w okręgach niebieskich. Mówię, prawda, proszę księdza, taki ksiądz tam siedział na dole. On mówi, prawda. Bo to prawda. Wszystko ujawniłem. I dlatego diabeł nie ma na mnie haka. Ludzie nie mają na mnie haka, bo nikomu nic nie jestem winny. I dlatego mogę realnie służyć. Zachęcam cię do otworzenia swojego życia. Zachęcam cię do poburzenia barier. Zachęcam cię do położenia swojego życia. I mówię ci, to nie jest trudne, bo się w ogóle nie musisz na tym spinać. W ogóle. Jezus Chrystus dokona tego za pomocą swojej mocy w twoim życiu. On szuka tylko człowieka chętnego. On szuka kogoś, kto się z nim zgodzi. On szuka człowieka, który powie tak, ja chcę. Ja bym chciał. Ja chcę tych rzeczy. Chcę ich. Proszę was. To jest to, co chcę wam zostawić. Chciałbym, żebyście o tym myśleli, żebyście śnili o tym. Żebyście o tych rzeczach rozważali te rzeczy. Ja nie wiem, jaką cenę ktoś z was poniesie. Każdy inną poniesie cenę. Ale warto. Myślę, możesz zrobić. Duch Święty jest w tobie. Te miasto czeka na ciebie. Internet na ciebie czeka. Rozumiesz? Nazywam się Artur Ceroński, były grzesznik. Dziś narodzony z Bożego Ducha. Jeżeli potrzebujesz pomocy, podaję ci swój numer telefonu. 517-878-656. Zadzwoń. Prosta rzecz. Telefony się do ciebie rozdzwonią. To pani była w internecie? To pani mówiła, że pani spotkała Jezusa? Czy może mi pani coś powiedzieć? Mamy mnóstwo takich świadectw. Ludzie, którzy krok zrobili. Krok. Zapłaćcie tą cenę. Ucieknijcie z miejsc religijnych. Nie dajcie sobie tłamsić głów. Nie dajcie sobie tego robić. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, przyjdź jeszcze dzisiaj do Niego i powiedz, Jezus, ja miałem wątpliwości, ale ja od dzisiaj chcę poznać Ciebie takim, jakim Cię jeszcze nie poznałem. A wiem, że można. No bo jak tamten łysy mógł, to każdy może. Każdy może. Każdy może. Ja ostatnio jakiś czas temu tak sobie siedziałem, modliłem się i popłakałem się trochę i mówię, Boże, tylko na podstawie tego kościoła w Warszawie mówię, wszyscy ci ludzie są lepsi ode mnie tutaj. Mają lepsze wykształcenie, mają lepsze życie. W ogóle lepsi ludzie wszyscy. Boże, i dałeś mi możliwość, żebym wpływał na tych ludzi. To jest w ogóle łaska. Przyjmij łaskę. Świat na ciebie czeka. A Bóg ma dla ciebie życie w obfitości. W obfitości życie, na pułapie emocji, na pułapie myśli, na pułapie finansowym. Ludzie mówią, że my głosimy Ewangelię sukcesu. Ja mówię, ja nie wiem, czy to jest Ewangelia sukcesu, czy to nie jest Ewangelia sukcesu. Wiem jedno, że ja nie znam innej Ewangelii. No tylko jedną znam. No sukces odniosłem, to może to Ewangelia sukcesu. Do nieba idę, to taki sukces mam w ogóle. Na przykład. Kochany jestem. Wstaję rano, się czuję kochany na przykład. Ja tak pięknie, wstajesz rano, czy... albo wstajesz rano i nie masz depresji. Że to sukces jest. W ogóle. Do kościoła jakiś czas temu przyszła kobieta, 20 lat depresji miała. 20 lat ona się leczyła człowieku na depresję. Przyszła do kościoła, 3 miesiące nie ma depresji. Nie bierze prochów, nawet kawę przestała pić człowiekiem. Nie rozumiem, że co chodzi. Nie ma depresji, szczęśliwa w ogóle, zerwała toksyczny związek, w ogóle wiesz, rozumiesz, tu jakieś tam, w ogóle chwyciła się Jezusa, żyje. Czyż to nie jest sukces? 20 lat mieć depresję, a się nie ma. Cieszysz się, nie beczysz bez przerwy, rozumiesz? Czyż to nie jest sukces kompleksów nie mieć? Taka jestem, a może taka, a może nie wyjdę, a może to, a może tamto.
do ciebie. Ja tu mam krostkę. O, powiedziałbym Ewangelia, mam krostkę. Nie powiem. Weź. Rozumiecie, co to jest? Czyż to nie jest sukces nie mieć kompleksów? Czyż to nie jest sukces być niezależnym od opinii? Nieważne, co powiedzą o was? Bo już Chrystus o tobie powiedział dobrze? To jest chyba sukces. No to chyba to Ewangelia sukcesu. Można prosto z Bogiem. Słowo honoru. Dlatego do tego was zachęcam i ja wierzę, że Ela to w ogóle wzięła pług w swoje ręce i wierzę, że ona sobie tu będzie orać tak krok po kroczku wszystko i wiem, że za jakiś czas będziemy mogli zrobić spotkanie dla całego miasta i tutaj naprawdę pouzdrawiać chorych, powypędzać demony i zrobić naprawdę robotę taką, że diabeł się zakołuje tutaj. Wierzę, że tak będzie, bo tak robimy i tak funkcjonujemy. I pomagamy ludziom, którzy życie położyli. Bo ten, kto ma, temu będzie dodany. Będzie dodany. A ja też mam takie usposobienie od Ducha Świętego i mam je wypracowane, że kiedy zaczynamy z kimś działać, to jesteśmy do końca zawsze. Ja mówię, tak jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy my od kogoś odeszli. Zawsze ktoś od nas odchodził, ktoś nas zostawił. Jeszcze my nie zostawiliśmy nigdy w życiu. Nasza służba nigdy nikogo nie zostawiła. Jeszcze takie coś się nie wydarzyło. Nigdy. To zawsze ktoś ma, wiesz, jakąś koncepcję. Bo mu poziom nie odpowiada. Niestety, no poziom jest zawsze najwyższy. Najwyższy. Będziemy zawsze prezentować najwyższy możliwy poziom. Najwyższy. Tak? Homologację będziemy prezentować. Chcę was z tym zostawić, przyjaciele, i zachęcić do tego, żebyście przemyśleli te rzeczy. Bo po prostu, ja wiem, że możecie mieć mnóstwo pytań, które nurtują was i odczuć różnych takich przeciwnych. Możemy sobie o tym gadać później, już bez, jak to się rozłączy. Ale chciałbym, żebyśmy się teraz mogli też pomodlić wspólnie, jeżeli macie to w sercu, o czym mówiłem, rodzi się coś w was, to skućcie się w modlitwie teraz. Bo Boże mówi, że gdzie dwóch lub trzech zgodzi się w jakiejś sprawie, to ta rzecz się co? Wydarzy. Niestety. Niestety się wydarzy. I jeżeli się pomodlicie, ci z was, którzy chcecie w modlitwie zgody, teraz ze mną, to ci się to przydarzy. Przydarzy ci się położenie życia. I zapłacisz za to cenę. To też tak, że od razu rozum. Bo ja zawsze mówię o cenie, bo to wszystko ma swoją cenę, więc to też ma swoją cenę. Ojcze, ja modlę się teraz, Ojcze, z każdym z nas, kto chce teraz, Ojcze, zgadzać się w tej modlitwie, Ojcze. Ja modlę się, Ojcze, i dziękuję Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem, który nie tylko nas znalazł, ale nas powołał. Nie tylko dałeś nam łaskę, ale i apostolstwo. Ojcze, ja dziękuję Ci za każdego człowieka, który wszedł iść na marsza za Tobą, Duchu Święty. Ojcze, ja modlę się o każdego z tych ludzi, którzy teraz zgadzają się w tej modlitwie ze mną, Ojcze. I ja chcę, Ojcze, abyś wziął teraz do ręki każdego z tych ludzi, Ojcze, którzy się zgadzają w tej modlitwie ze mną, Ojcze. I wprowadził w miejsce zupełnie nieznane dla nich. Ojcze, ja modlę się teraz, Ojcze, aby powstały w ludziach impulsy kładzenia życia na rzecz Twojego Królestwa. Aby to było tak silne, aby nie mogli spać ani jeść. Ojcze, niech każdy z tych ludzi, który się zgadza teraz ze mną, myśli o tym intensywnie, Duchu Święty. Ja modlę się teraz, żeby Twój Święty Duch, Ojcze, przenikał umysły ludzi, żeby oni myśleli o tym przez cały czas. Ojcze, ja modlę się teraz, Duchu Święty, który jesteś w ludziach, żebyś objawiał im Słowo w taki sposób, jakim nie objawiałeś do tej pory, ponieważ byli zamknięci. Ale niech teraz się otwierają, Duchu Święty. Teraz się otwierają, Ojcze. Ty to widzisz. Ty widzisz, Ojcze, ludzi, którzy się zgadzają w tej modlitwie. Ojcze, w imieniu Jezusa. Ojcze, ja w imieniu Jezusa przeklinam w tej chwili wszelką demoniczną siłę, która chciałaby stanąć na drodze rozwoju tych ludzi. W imieniu Jezusa. I ja spętuję w tej chwili każdy diabelski plan, każdy diabelski układ podzięty przeciwko tym ludziom w imieniu Jezusa. I ja rozrywam bezprawne związki dusz, Ojcze, w imieniu Jezusa. Między duszami tych ludzi, którzy się zgadzają w tej modlitwie ze mną, Ojcze, a jakąkolwiek duszą humanistyczną czy religijną, Ojcze. Ja modlę się teraz w imieniu Jezusa, Ojcze. Niech Twoi aniołowie im asystują, Ojcze. Niech, Ojcze, asystują im Twoi aniołowie. Aniołowie Boży, ja wzywam was w obecność tych ludzi. Asystujcie im.
Brońcie ich, dbajcie o to, Ojcze. Niech, Ojcze, niech oni dbają o to, żeby wszystko się układało jak należy. Ojcze, niech życia będą kładzione. Niech będą życia kładzione. Ojcze, ja modlę się, niech będą życia kładzione, Ojcze. Niech będą prawidłowe decyzje podejmowane, Ojcze. Ojcze, ja usuwam wszelką opresję z umysłów ludzi. W imieniu Jezusa. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty zawsze nas wysłuchujesz, Ojcze, kiedy my się tak modlimy, Ojcze. Ojcze, uwielbiamy Cię za to. Chwała Ci, Ojcze. Chwała Ci, potężny, wielki Boże. Chwała Ci, Królu. Holy mene, mene, lesenge, de Jesus. Jeszuane, mene, lare, konkonoru, prejze, kede Jesus Christ. Bo Ty jesteś wielki i potężny Bóg. Ty jesteś Jezus Chrystus. Ty jesteś Król i Bóg. Uwielbiam Ciebie. Wywyższam Cię. Czczę Ciebie. Czczę Ciebie, święty Panie. Czczę Ciebie, święty Boże. Holy Spirit, lesenge, de Jesus. Uwielbiamy Ci, Święty Duchu, Duchu Jezusa. Uwielbiamy Cię, Duchu Święty. Duchu Święty, wypełnij każdego z ludzi. Wypełnij każdego z ludzi. Wypełnij każdego z ludzi. Holy Mededelarde, Kienerede, Kienerede. Holy Sede, cudowny święty Duchu. Dziękuję Tobie, Duchu Święty. Dziękuję Ci, że to poruszasz ludzi. Dziękuję Ci, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Król. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Holy Mary, 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 uwielbiamy Ciebie, Król. Uwielbiamy Ciebie, Duchu Święty. Uwielbiamy Ciebie, Jezus. Chcesz podejmować jakieś decyzje, to podejmuj teraz przed Nim decyzję. Po prostu powiedz do Niego. On Cię słyszy teraz. Powiedz do Niego o swoich decyzjach, jeżeli masz jakąś niemoc w tym, to powiedz do Niego, Duchu Święty, przyjdź właśnie do tego miejsca. Właśnie do tego miejsca. Ja potrzebuję Twojego wsparcia właśnie w tym miejscu. Powiedz szczerze, z czym masz problem, z jakimi rzeczami masz problem, z jaką opresją masz problem. Powiedz, żeby On przyszedł do tego miejsca właśnie. O, menelaredekiny, ledekiny. Bądź szczery. O, menelaredekiny, ledekiny. Semelaredekiny, ledekiny. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Tak bardzo Ci dziękuję. Tak bardzo jestem wdzięczny Ci. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Dziękuję Ci, Jezus. Tak bardzo Ci dziękuję. Tak bardzo jestem wdzięczny Ci. Za Golgotę, za Twoją krew. Jezu, ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę mą. Dla Ciebie będę żyć. Za Golgotę, za Twoją krew. Jezu, ja dziękuję Ci, że wziąłeś winę i karę mą. Dla Ciebie będę żyć. Duchu Święty, to jest nasza deklaracja. Ta deklaracja, Duchu Święty, my dziękujemy Tobie, że możemy to deklarować. Że Ty jesteś tym, który daje chcenie i wykonanie. Że to Ty doprowadzasz nas do tego, że nasze chcenie, ono przemienia się w wykonanie. Duchu Święty, ja dziękuję Ci, że nic nas nie może zatrzymać. Że nie ma takiej sytuacji, że nie ma takiego ducha, że nie ma takiej osoby, nie ma takiego człowieka, który mógłby nas zatrzymać. Bo nic nas nie odłączy od tego, Ojcze, żeby włączyć się dla Ciebie, Duchu Święty. To jest największy skarb.
Uwielbiam Cię za to. Uwielbiam Cię, Król. Uwielbiam Cię, Król. O, Ojcze, ja przeklinam wszelkie diabelskie więzy, które były tu zakładane na ludzi do tej pory. W imieniu Jezusa ja przeklinam więzy religii, w imieniu Jezusa. Ja w imieniu Jezusa zrywam wszelkie pęta religii, wszelkie pęta humanizmu, w imieniu Jezusa. Ja przeklinam każdą warownię, w imieniu Jezusa. Ja podważam wszelką warownię demoniczną, nie pozwalam jej wpływać na umysły i na emocje, w imieniu Jezusa. Przez potężne imię Jezusa. O, mania krajdy, kiedy Jesus, kiedy kiedy stelary kolory, kiedy kiedy Jesus. O, mania krajdy, kiedy 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 które było poranione w jakikolwiek sposób, które w jakikolwiek sposób było niszczone i ranione. Przyjdź teraz do tych miejsc, ludzi. Przyjdź do tych miejsc, do miejsc poniżenia, do miejsca, które były w jakikolwiek sposób niszczone, do miejsca, które zostały niszczone przez odrzucenie z jakąkolwiek formę związaną z odrzuceniem. Duchu Święty, przyjdź do tych miejsc. Przyjdź do Święty, kolejny, kiedy będzie do tego miejsca, zgodnie z Twoją deklaracją. Halleluja. To jest łaska. To jest łaska. Halleluja. Chwała Ci. Potrzebą teraz, nad każdą duszą teraz, nad każdym ciałem teraz, wzywamy Twojego imienia Jezus, Twojego imienia Jezus, wzywamy nad każdą emocją teraz, nad każdym miejscem, które było zniszczone, które było skalane, pogięte, poranione,
Wzywamy Twojego imienia, Jezus. Szaka telere praizy kidyliry wikindynysis. Te malacha katanale wikindynysis. Duchu Święty, proklamujemy swobodę Twoją. Swobodę z ich miejsc. Wolność, swobodę i odpocznienie. W imieniu Jezusa. W imieniu Jezusa. O, moje dzieci. Wyłącz agatka tą kamerę, jak możesz, proszę.